Okej, okay, coś było słychać. Halo, halo, teraz. Tak, tak. Dobra, mój przestał roz mikrofon na inne wejście. A więc witam cię Halak serdecznie z mojej strony. Tak widziałem dość żwawo, komentowałeś nie raz na, na czacie tutaj na streamie niektóre, niektóre sytuacje lub rozmowy prowadziłeś jakieś tutaj z graczami. Fajnie, <laughs> że, fajnie, że w ogóle pojawiłeś, tak? Że tutaj przyszedłeś nawet pogadać z ludźmi. Słuchaj, y to jest moja pierwsza przygoda, że tak powiem taka dłuższa, bo normalnie oglądałem jakieś pojedyncze rzeczy. No i co, chyba musimy pogadać w ogóle o organizacji tego i o tym, jakie to ma szanse zainteresować się jakąś większą ilość ludzi, ponieważ chyba o to Ci chodzi, nie? No oczywiście, że o to mi chodzi. Wiadomo, że odchodzi. Yy, pytanie szkoła, jakby... pytanie. Od razu mówię. Halak niestety kamerki nie posiada. Musimy jakoś złożyć się na kamerkę dla Harlaka. Na razie Słuchaj, widzicie Hallak jego kamer... piękne zdjęcie. Tak jest. <laughs> Moje znane wszystkim zdjęcie. Słuchaj, yy, ludzie mają w domach, umówmy się, psy, koty, kurcze, więc... <laughs> dzieci przede wszystkim. Właśnie, co ja mówię. Dzieci mają. Więc kurczę, później jeszcze nie będą mogły zasnąć albo coś. Lepsze będzie zdjęcie, wiesz, mało co widać, nie? No w sumie tak po, połowa zakryta, więc gruby i brzydki nie, nie widać, że gruby, tak? Tak jest, bo brzuch zakryty, nie? Właśnie to zdjęcie dlatego. No tak. Dobra, Halak, dajcie tak samo pytanie jak to fajnie, jak na początek chciałem zadać też. Zawsze wy tu prowadzicie filmiki, pytacie tych sławnych graczy, sławne osoby z e-sportu, jak oni to widzą. A jak z twojego punktu widzenia to wygląda e-sport właśnie w World of Tanks? Czy w ogóle, jak, o, o, jak mogę skończyć? Jak, tobie to, jak ty to widzisz oglądając na te filmiki, ten, ten stream przez te dwa, trzy, te dwa dni, chciałem powiedzieć trzy dni, przez te dwa dni, czy to ma szansę w ogóle przyjęcia się, czy to jest coś, co kompletnie w twoim zdaniu upadnie na tej grze? Słuchaj, na dzień dzisiejszy z pozycji typowego gracza powiem Ci, że jest to... Połowa tej bitwy jest totalnie nudna dla oglądającego, nie? Masz tutaj czterech ekspertów, fajnych chłopaków, którzy znają się na tym, nie? Natomiast nawet oni mówią, że na przykład, o, ta bitwa była dosyć nudna, wiesz? Więc jeżeli nawet gość, który zęby zjadł na tym eslu, nawet dla niego jest to nudne, no to wyobraź sobie, jak to musi być nudne dla gościa, który, powiedzmy, gra wyrywkowo, Albo dla takiego gościa, który nie wiem. Słuchaj, to musi być tak zrobione, moim zdaniem, żeby było ciekawe nawet dla kolesia, który wczoraj zainstalował czołgi i wczoraj się dowiedział, że pocisk wylatuje z lufy, a nie z rury wydechowej, nie? Tak, no to tak samo jak jest na przykład w lol czy C, się tak? Włączam na przykład streama, nigdy nie grałem w lol na przykład, włączam streama i widzę, coś tam się dzieje, jest fajnie, chce mi się zagrać. Fakt. Zgadzam się tą tu brakuje tego. No w sensie. dokładnie, bo zobacz, na przykład w Lolu tam jest na tej zasadzie, że coś produkujesz, te tam jakieś potworki giną, prawda, co chwilę, a tutaj tego nie ma, masz jedno życie i kurczę, każdy boi się wiadomo, stracić, czy tam te hapeki. W lolu non stop coś się dzieje, produkujesz jakieś te potworesy, tam ich zabijają i tak dalej, i tak dalej. Tutaj tego nie ma. Zresztą ja odnoszę wrażenie, nie odnosisz wrażenia, że to są za długie bitwy, że 10 minut to jest w ogóle niepotrzebny czas. W rosyjskiej lidze jest 7 minut wchodzić. tylko że my zazwyczaj jesteśmy tak sezon, dwa sezony za Rosjanami, więc dlatego jeszcze 10 minut zostało. Mhm. Yy, no bo słuchaj, kurczę, jak ja widzę bitwę, w której właśnie 7 minut stoją w miejscu gracze, na przykład wnerwiła mnie ta bitwa, gdzie stali na Ruinbergu totalnie na tych kurcze, nie akademikach, tylko na tych domkach tam koło bazy, nie? Moim zdaniem powinno być coś takiego, co by premiowało na przykład, nie wiem, zajęcie terenu w, w WoCie, nie? No. Jedna drużyna po prostu, multi z drużyną, znaczy nie mówię to dlatego, że akurat to były pandy, nie? Po prostu ta drużyna, która kurczę zajmuje coś, powinna mieć jakiś profit z tego, a nie tylko tamci stanęli na bazie kurka wodna i czekają na nich, nie? Tak, no tutaj fakt, fakt rozgrywka często niestety się nudzi i to jest cały ten problem. To właśnie esportu w tej grze, no niestety. Nie wygląda no, to eksperci jak... jeszcze, słuchaj. Eksperci. Kurde, fajne chłopaki. Nie wiem czy mnie teraz słuchają. Jeden widzę, że się bardzo stara, tam na jakimś red Bullu chyba jedzie, ten z prawej strony u góry. <laughs> snip, Snip, <laughs> tak, snip naj, najbardziej żywiołowy. Kolega Kurak, który pod spodem jest, również ma potencjał, widzę. No ale niestety po lewej stronie kolega taki smutny i to jest twoja wina, że taki smutny jest. Bo wczoraj mu pół głowy uciąłeś, powiedzmy, że jest usprawiedliwiony. <laughs> <laughs> Natomiast u góry jest kolega z brudką, który wczoraj niestety nie podjął wyzwania, które rzucił faja. No, faja specjalnie sobie metróweczkę przygotował, jak widziałeś, brudkę zmierzył elegancko. A ten zamiast wyciągnąć jakąś metrówkę budowlaną i zrobić to samo. To kurde znaczy, nie wiem, no. Dzisiaj zmierzył, poinformował nas, że to jest 8-10 centymetrów, więc Faja ma dusz. Aha. To źle brzmi sobie teraz. Ale słuchaj, faja to nie chodzi brady. o to, że wiesz, gdzieś tam w łazience sobie zmierzył. To musi być zaprezentowane. Widz, wiesz, który Komisyjnie, jest... Tak. tak jest. Musi to zobaczyć, musi się rozerwać. Faja miał fajny pomysł z tym. Natomiast... Widzisz, duża rola tu jest Twoja i właśnie tych chłopaków czterech, których tutaj masz, nie? No bo jeżeli w bitwie nic się nie dzieje, to Ty musisz zadbać, żeby nie tylko były kody, kody, kiedy kody, daj koda i tak dalej, tylko oni muszą czasami przyjść tutaj też, jak tych kodów nie będzie, bo może kiedyś się zdarzy, że będziesz komentował, a kodów w ogóle nie będzie, nie? Nie będzie kodów? No nie, no nie, no w sumie to nie mieści mi się to w głowie, ale, to tak. ale, ale to dowoliłeś normalnie? Nie, nie, dobra, nic nie mówiłem, słuchajcie, zawsze będą kody. Mnóstwo kodów zawsze będzie. Nie inny są, nie ma kodów? No ale... ale teraz to dobra, Halak. No musiałem trochę pojechać, nie? Znaczy chłopaki się pewnie na mnie nie obrażą, bo wiadomo, że trochę trzeba się rozerwać i trochę humoru do tego wszystkiego wrzucić. Nie może być takie siedzenie wiesz i tam no pandy przegrały, tak? Czy co? To już jest koniec z pandami, czy jeszcze tak, nie? zajęły czwarte miejsce, z Play trzecie miejsce, będziemy mieli wielki finał właśnie w europejski, właśnie, europejski rozgrywek Gold League. Aha, no ale Kasiorka jakaś im wpadła czy nie wpadła? Mm, bodajże... Chyba każda drużyna zostaje Za trzecie miejsce, bo bodajże chyba 10 tysięcy euro. Za czwarte nie jestem w stanie powiedzieć. Chcę około 5 tysięcy. Pięć tysięcy, dobra, to multiemu znaczy na Jagodzianki, tak. Multiemu na Jagodzianki na Nutelle starczy, także będzie ok. O, ciebie muszę opieprzyć przecież. No jak, właśnie zapomniałem. Dobra, kończymy akurat transmisję, bo to zaczynamy kolejny mecz, <głosy> więc. <głosy> jak ty chłopaku mogłeś wczoraj nie wiedzieć, jako komentator, jakie działo ma Pershing krótkie? Nie jak nie, ja, ja nie gram w WOTA powiedzmy od kilku miesięcy. Gram tylko i wyłącznie Gram tylko i wyłącznie rozgrywki właśnie SL czy komentuję rozgrywki SL. I dla mnie działo, tak krótkie było czymś niesamowitym. Ja nie widziałem w życiu tego na rozgrywę HSL, ale to było... No nie widziałeś, Zresztą ale tego. wiesz jakie Amerykańcy mają działo, tak? A nawet jak nie wiesz, to kurka wodna nie możesz powiedzieć widzowi, że ty nie wiesz. Ty wszystko wiesz, Zaprasz. tylko... Nie no. Tam... Wie, ale chciałem być uczciwy, tak? Chciałem po prostu pokazać <laughs> moją uczciwość wrodzoną. <laughs> Aha. No to do, dobra, no ale pomógł ci na szczęście tam kolega właśnie z brudką nawet wiedział, że nerw był, działa, także to już jest na plus. Ale dowaliłeś, dowaliłeś, grubo do pieca z tym wczoraj. Będę ja teraz wypominać, no nie. no, tak Dom, jest. To dobra, już jest nie. zapisane, to od tego już nie uciekniesz. To na koszulce będziesz musiał nosić. Okej, okay, okay, wywiad z Hallakiem, musimy przerwać tutaj kłopoty jakieś techniczne, nie słyszę Cię. <laughs> e, a właśnie, jak... no to teraz pośmieliśmy się to trochę poważniej teraz. Mamy jeszcze czas, czy nie? Tak, tak, mamy dość dużo teraz czasu przed finałem. Słuchaj... To, że ty dostajesz w ogóle tutaj e, jakąś transmisję dopiero na drugi dzień, czy tak, musisz jest, tam ileś wysyłać, śmieszne. to jest masakra, tak, i tym trzeba się zająć, nie? A czy nie ja, może pomiesz, być... że ja powiem tak, ja dostałem informację od WG tydzień temu, czy jestem zainteresowany po prostu transmitowanie tego. I ja napisałem tak, oczywiście, tutaj okej, okay. dostaniesz od nas tam restream, linka, okej, okay, spoko, niech będzie. I wchodzę nagle na mój link, którym, na którym miał być, tak, ten stream. Okazuje, że go nie ma. Pisze tam do ESL właśnie Polska, Z tym zajmuje się, bo Zeda, pewnie ktoś tam zna z komentowania StarCrafta oczywiście, pozdrawiam Zeda Pisze do Zeda, dlaczego to nie działa. On tam pisze do reżyserki właśnie do kolonii, mówi, że zero kontaktu z nim jest. Nikt mu nie odpisuje, nic się nie dzieje. Dopiero De Vila z TCM Gaming poprosiłem, żeby sprawdzić co się dzieje. Dopiero wtedy, po jego interwencji dostałem ten link, bo oni zapomnieli. Jeszcze w dodatku napisał mi gość w rano. Od nich, że jak nie zapomną, to włączą dla mnie. Słuchaj, to, to... to w takim razie trzeba porządnie opieprzyć kogoś i no nie wiem, może my tutaj byśmy mogli, słuchaj, kiedyś można zrobić w ten sposób, żeby ściągnąć większą ilość ludzi, że na przykład najlepsi ci YouTuberzy, znaczy najlepsi, no powiedzmy ci, którzy mają najwięcej głosów, może by się pojawili i jeżeli jakaś długa jest przerwa, dać widzom możliwość, nie wiem, zagrania przeciwko nam, na przykład nie wiem trzy czołgi kontra. Nawet właśnie, przecież ty masz ekspertów, to są e, ludzie, którzy w WOTA grają świetnie, jak sądzę. O, więc... Trochę lat grają w Grotlize, więc... No właśnie, więc może kurczę, wziąć tych wszystkich, żeby każdy wiedział, że ma szansę dokopać e, temu koledze, na przykład, który na Red Bullu jedzie, nie? To, to jest, dość fajny pomysł, ja mówię, to jest taki pierwszy polski tak duży stream. Bo wcześniej mhm. to były jednak streamy takie Gold League, owe. to jest pierwszy w ogóle sezon, gdzie jest stream y, polski w ogóle z y, WG, bo jest tylko rosyjski, jest angielski. I jako oficjalny kasterzy jest tylko rosyjski, a angielski. Nie ma możliwości, żeby był niemiecki, polski tak, 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 tak dalej. Ja jestem tutaj elementem, że w ogóle jest taki stream y, polski, bo no jakoś tam przekonałem WG, tak? Mam jakieś tam swoje kontakty w WG. No dobra, no czyli no to jest plus. Natomiast, żeby to jeszcze miało wzięcie, to tak jak mówię, no... Nie może jedynym magnesem być ten kot, nie? Który tam będzie albo nie będzie. E, czyli wy musicie coś kurcze tutaj pomyśleć, takiego, żeby e, ludzie chcieli, no nie wiem jakieś Strasburgera może zatrudnić, żeby kurde zaczął Suchary opowiadać. Suchary walić. Nie, tak. jak mówię, to jest pierwszy taki większy stream i ja też nie wiedziałem jak to wyjdzie. Po prostu pana pomysł, okej, okay, zaproszę te, te osoby, zaproszę ciebie, zaproszę faję, zobaczmy jak to wyjdzie. Następne streamy oczywiście, jestem wtedy już, mam jakiś kontakt ze sobą, i jestem otwarty na propozycje jakiekolwiek. Rzuciłem propozycje, też ludziom spodobało się, ty zagra, żebyś ty zagrał z Fajem, ja będę komentował. Tylko, że wiesz co? To by było fajne. No. Problem w tym, że to zawsze rodzi. YouTube jest dosyć specyficzną rzeczą. Jeżeli pojawia się rywalizacja jakakolwiek między dwoma YouTuberami, to ci zwłaszcza młodsi widzowie zaczynają popuszczać trochę wodze fantazji, nie? Patrzcie, Halak i... się boi. Eee, no ja wtedy niestety Ciężo muszę rozdać 50 banów albo 100 banów, nie? No, no, Co robię bardzo wiadomo, chętnie, to aczkolwiek. Jest, to jest taki pomysł rzucony luźno, tak? Eee, tak, tak, właśnie M Multishow dostał MVP, tam dostał chyba klawiaturę, myszkę coś tam jeszcze i satuetkę. Taka informacja mała jeszcze. O, to może dla widzów dana nagrodę. O, no, na przykład. <laughs> no Multi zrobił yy, dużą robotę, muszę ci powiedzieć, jeżeli chodzi o promocję tego ESL, no bo jako, że gra... I chyba dobrze gra. Nie wiem, tam jakieś głosowanie jest na Multiego. Właśnie, może zareklamujemy na stronie SL Jest głosowanie na najlepszego gracza, tak? Mm, już właśnie skoczyło się. Multi właśnie wygrał. Najlepszego e, gracza. Aha, no to dobrze. Właśnie dobra. o tym mówię. MVP właśnie dostał Multi za cały sezon. Ale ja nie widziałem, co ten skrót oznacza właśnie. No, no, Multi zrobił największą robotę, tak naprawdę, bo jako, że ma kanał, to najwięcej ludzi go słucha i do największej ilości może dotrzeć. Ty nie masz takiej możliwości, bo masz tutaj 300, 400, 500 ludzi yy, i nie więcej, nie? Miejmy nadzieję, że ta liczba będzie się oczywiście ja zwiększała. Miejmy nadzieję, no, w streamie polskim, jak mówię, są dopiero od kilku miesięcy, więc liczę, że za rok to będzie już nas kilka tysięcy i przebijemy angielski stream. O! Słuchaj, na pewno mamy... Ku temu jakieś predyspozycje, ponieważ w Polsce jest tych graczy, jednak chyba nie wiem, najliczniejszą jesteśmy społecznością, nie? W Europie. Nie wiedział co na MVP. Hal, halak, ośmieszyłeś się teraz, wiesz? Nie ośmieszyłem się chłopie, ja w ogóle Ludzie się piszą, nie, znam na nie tych się w tym momencie. Ale <laughs> MVP nie wiesz, co znaczy, no nie no. Ha halak, żółta kartka. Słuchaj, lepiej to nie wiedzieć niż nie wiedzieć, że amerykańcy mają tylko jedyną krótką stopiątkę, nie? Dobra, zapomnijmy o tym MVP no. Zapomnijmy oczywiście o tym. Wracając do tematu. No. Jestem ciekawy w ogóle, czy ty masz jakieś pytania przygotowane, czy po prostu... Nie, ja, ja, ja to to po prostu jako jak komentowanie. Jedziemy na żywioł. Na żywioł, no to ja jestem ciekawy jak ten żywioł wygląda, no? Znaczy ja już swoje pytania <laughs> przedstawiłem w większej ilości. Nie, ogólnie chciałem też zapytać ciebie, jak wyglądałeś, jak ci podobał w ogóle ten stream, tak? Nie chodzi o sam co byś w ogóle sam zrobiłeś, poprawił. No, tak, twoja opinia. Publiczna. No, ja nie słabo się znam na streamowaniu, ale yy, tak. Chodzi o sam, jak oglądałeś, tak, jako widz, oglądałeś, taka najbardziej twoja opinia będzie obiektywna, powiedzmy jeszcze. Okay, Musi przyjmie, być mniej problemów, krytykę na ryj. No, musisz przyjąć, <laughs> nie masz wyjścia. Musi być mniej problemów, ponieważ czasami jakieś tam zdarzają się Yy, nie wiem, przerwy o, tylko że to nie są przerwy w grze, tylko to są przerwy w streamowaniu. Ty masz jakieś tam problemy z łączem czy z czymś? Nie wiem. Hmm, tutaj chodzi o to, że jak jest 10 godzin streamowania, często niestety takie problemy wychodzą. No, ja nie miałem, też, nie miałem też yy, tego restreama, tak więc tutaj posiłkowałem się tym, co było na Twitchu, tam dźwięki, inne, prze... było dość skomplikowane teraz. Mhm. Teraz, póki jak mamy restreama, to jest wszystko dużo łatwiejsze, bo ja się włączam na ekran, włączam do pro programu i to działa samo, tak? I no, jest, to, jest, to, jest, to jest lepszy obraz. W każdym razie musisz wiedzieć, że w każdej takiej przerwie możesz kilku czy tam kilkunastu widzów momentalnie stracić, nie, no bo no, nie ma obrazu, sprawę, to, on niestety, się na... Przełącza, to, nie? to jest wugie niestety, no, jak to mówię nasze. No, no, czyli tutaj musimy, tutaj musimy cisnąć. Ogólnie uważam, że jest ok. Komentarz twój jak najbardziej jest ok. Ja tam się śmiałem. Wiadomo, że, <laughs> że za mocno trochę, ale nie, nie o to chodzi. Po prostu ja i tak Cię podziwiam, bo te bitwy niektóre są kurka tak nudne totalnie, że wiadomo, że Ty podnosisz głos w momencie, jak ktoś tam się ruszy o pół metra, jak... bo przedtem stał przez pięć minut, nie? <grym> Okej, okay, więc musimy kończyć, bo właśnie wybieramy mapy, yy, drogi kolego, więc jeszcze pan będzie w kontakcie do, co do kolejnych streamów i tak dalej i tak dalej. Więc no to dzięki za wywiad, to dzięki oczywiście, to było, oczywiście to był Halla, którego pewnie każdy zna już z YouTube'a. A teraz przechodzimy do oczywiście do meczu finałowego. Dzięki Holak na razie. No hej. Jest lepszy obraz. W każdym razie musisz wiedzieć, że w każdej takiej przerwie możesz y, kilku czy tam kilkunastu widzów momentalnie stracić, nie? No bo no, nie ma obrazu. To, on niestety, się na... przełącza, to, nie? to jest wugie niestety, no, jak to mówię zawsze. No, czyli tutaj musimy, tutaj musimy cisnąć. Ogólnie uważam, że jest ok. Komentarz twój jak najbardziej jest ok. Ja tam się śmiałem, wiadomo, że <laughs> że kurczę za mocno trochę, ale nie nie o to chodzi. Yy, po prostu ja i tak cię podziwiam, bo te bitwy niektóre są kurka tak nudne totalnie, że wiadomo, że ty podnosisz głos w momencie, jak ktoś tam się ruszy o pół metra, jak, bo przedtem stał przez pięć minut, nie? <laughs> Okej, jesteśmy musimy kończyć, bo właśnie wybieramy mapy, yy, drogi kolego, więc jeszcze tam będziemy w kontakcie do, co do kolejnych streamów i tak dalej, tak dalej. Więc no dzięki za wywiad. Oczywiście to, to był Halla, którego pewnie każdy zna już z YouTube'a A teraz przechodzimy do, oczywiście do meczu finałowego Dzięki Halak, na razie No hej Dzięki Halak, he na razie No hej